Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny kulturalny rozkład jazdy na WLC.pl. Zaprzyjaźniona postać portalu Anna Stachowiak, moim gościem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Nie będziemy sobie panować, bo znamy się długo, może nie intensywnie. Dlaczego dzisiaj tutaj do nas przyszłaś do studia? Może wyjaśnię od razu, bo jesteś związana z kulturą. Tak jak każdy z, w tym programie z gości moich. Ale z taką na co dzień może niewidoczną do oka, lub też może mniej popularną. My o tej popularności sobie porozmawiamy. Czym jest Infinity Room, Anno? Czyli czym ty się ogólnie zajmujesz? Możesz do tego oczywiście również dopowiedzieć. Natomiast interesuje mnie najbardziej to zagadnienie, bo jak ono się ma do polskich miast i do ogólnie Polaków, jak na to reagują? To ja może zacznę w ogóle od samego początku jakby rozwoju tego pomysłu. Kiedyś stwierdziłam, że w ogóle w Polsce, już nie mówiąc o Włocławku, przydałoby się trochę obrandować taki sposób promocji na zasadzie selfie spotów. Rynek zalewa selfie, zresztą każdy, kto ma Instagram, to doskonale wie, jak znajomi reagują, tak jak jest to dla nich ważne zdobywanie lajków, budowanie własnej marki w internecie. Natomiast nie ma jakby do tego, na to odpowiedzi biznesowej. No bo ludzie robią sobie selfie w różnych okolicznościach. Najczęściej, zresztą z przeprowadzonej przeze mnie ankiety tutaj, z czego wyniki w ogóle są przede wszystkim we Włocławku. Ludzie robią sobie selfie wtedy, kiedy są w ładnym otoczeniu. I ja stwierdziłam, że na tą odpowiedź takiego bólu biznesowego stworzyłabym te selfie spoty. No ale w ogóle dla społeczeństwa polskiego określenie selfie spot jest czymś no niespotykanym. Nie wiadomo z czym to, że z czym to kojarzy. Nie z tej planety. Dokładnie. Więc żeby jakby trochę zaznajomić społeczeństwo, czym w ogóle są selfie spoty i jaki potencjał za sobą niosą, najpierw wprowadzamy na rynek Infinity Room, czyli coś, co już jest bliższe, bo znamy, wiemy, co to są pokoje luster, wiemy, jak to wygląda i czego można się po tym spodziewać. Natomiast Infinity Room jest w zasadzie tym samym, co selfie spot, służy dokładnie temu samemu. Przede wszystkim to chodzi o zaspokojenie tego trendu selfie, o zaspokojenie potrzeby budowania własnej marki w internecie. Ale za tym idą jeszcze również inne korzyści. Można w ten sposób bardzo uatrakcyjnić przestrzenie, zaciekawić młodych ludzi danym tematem, bo taką przestrzeń Infinity Roomu można spokojnie obrandować. Ja na przykład a propos budżetu obywatelskiego, składając ten projekt, myślałam o tym, żeby ją obrandować stricte na Włocławek, czyli umieścić w tym Infinity Roomie jakieś ważne wydarzenia historyczne albo jakąś instalację, która nawiązywałaby do naszej katedry, żeby ludzie, którzy z tego będą korzystać, poza tym, że będą sobie robić selfie, będą wyciągać z tego własne korzyści, to będziemy promować w ten sposób miasto. Będziemy mogli w ten sposób promować naprawdę całą plejadę różnych ważnych wydarzeń, które gdzieś się nas we Włocławku i mają. Mało tego. I to jest taki bardzo fajny biznesowy punkt programu. Zamieniam się w słuch, co teraz powiesz. Ludzie będą te zdjęcia upubliczniać i będą wymyślać do tego jakieś nowe hasztagi. Dzięki temu nawet Urząd Miasta Włocławek może sobie za takim hasztagiem wejść i spokojnie budować krzywą wartości zapotrzebowań miasta Włocławka, naszych młodych obywateli, bo to nie oszukujmy się, no to jest projekt kierowany do przede wszystkim młodych ludzi. Ale no można wtedy z Instagrama wyczytać ich jak książkę. I to uważam, że to jest jakby napędza ten biznes, bo stworzenie samego takiego selfie spotu to jedno, ale to ile on korzyści za sobą jeszcze dalej niesie, no to już no od nas zależy, na jaki potencjał się tam nastawi. Ja bardzo sporą atencją słucham tego, co mówisz i z uwagą. Ponieważ jestem jakby nogami i rękoma za takimi projektami, które ty zaproponowałaś. Czy to jest tak? Ja mam jakąś swoją opinię, ale chętnie twoje posłucham. Za chwilę mogę się swoją podzielić, chociaż ty jesteś tutaj w tym wywiadzie ważniejsza. Czy to jest trochę tak, że po prostu Infinity Room, czy to, co ty proponujesz, jest po prostu
przez Wrocławian, czy ogólnie rzecz biorąc przez Polaków, tematem niezrozumiałym, tak, niejasnym i nieokreślonym, co on może dać po prostu. Bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś proponuje coś takiego jak ty, to na początku, żeby w ogóle ktoś ten projekt mógł poważnie potraktować, to on musi zapoznać się z gamą słów, najczęściej nie z języka polskiego, co te słowa oznaczają, bo zobacz, bo jest niby projekt dla młodych, ale jakbyśmy zapytali młode osoby, co to by było Infinity Room, oprócz Instagrama mogą kojarzyć pewne tematy, ale mam wrażenie, że nawet dla naszego pokolenia, które reprezentujemy, to też nie jest do końca jeszcze jasne w Polsce po prostu. Jasne, że tak, szczególnie, że no my nie mamy za bardzo tutaj też takich punktów odniesień, bo to nie jest bezpośrednio ściągnięte z zachodu, tak jak my lubimy robić. Nikt nie chce tutaj palcami wytykać, ale nie oszukujmy się, Polacy najpierw muszą coś poznać na zachodzie, zobaczyć, że to jest dobre i fajne i tam się sprawdza i dopiero wtedy odtwarzamy to u siebie. Więc żeby w moim przypadku, żeby to wypromować, to ja potrzebuję dużo więcej czasu, nie oszukujmy się, to jest wciąż startup, nad którym podejrzewam, że jeszcze 3 lata będę, znaczy którego markę będę jeszcze przez następne 3 lata budować i uderzamy w różne miejsca, żeby tylko załapać jakąś promocję, żeby zaznajomić ludzi z tym językiem, no bo to jest język, którego nie jesteśmy w stanie zastąpić, tak, jeżeli mówimy o czymś nowym. No nie powiem, że to jest wystawa, no bo ludziom od razu się ta wystawa będzie kojarzyć z zupełnie czymś innym. Tak, no przyjdzie na przykład jakiś artysta z Włocławka i powie, no ale no co to jest. Chociaż nie ukrywam, że w ogóle sam pomysł Infinity Roomu wziął się, u mnie inspiracja wzięła się z wystawy Yao i Kuzamy. Ona stwarza takie Infinity Roomy, tylko że znowu, tu jest target inny. Jest artystka, która tworzy te Infinity Roomy, zaprasza ludzi oczywiście płacąc za wejście, wchodzą, też robią sobie zdjęcia, chociaż nie na taką skalę, jak ja bym dawała możliwość. Tylko to jest właśnie tak, że ona skupia wokół swojej marki, że to ja jestem autorką, ja jestem artystką, ja jestem najważniejsza. A my chcemy zrobić to w ten sposób, że słuchajcie, my dla was, i wybierzcie z tego i korzystajcie i róbcie w tych mediach społecznościowych coś fajnego, coś ciekawego. Bawcie się, no bo młodzi ludzie przede wszystkim traktują Instagrama, Facebooka jak zabawę. W ogóle... Można na tym zarabiać też, nie? Można na tym zarabiać, oczywiście. Czy na swoich kanałach na YouTubie, przecież już nawet za 100 tysięcy subskrybentów otrzymuje się specjalny od YouTube'a dyplom i taki przycisk, który świadczy o tym, że taką liczbę osiągnąłeś. Okej, złożyłaś ten projekt? Nie, jakby do dzisiaj, bo akurat nagrywamy, jest możliwość, tak? Jak dobrze pamiętam, głosowania. Powiedz mi, bo chcę tutaj jeszcze zahaczyć jakby o dwa tematy. Pierwszy jest taki, jakie było w ogóle zainteresowanie osób, czy się interesujesz po prostu twoim projektem i ile innych projektów było zgłoszonych, czy były podobne zgłoszone, bo też mnie to będzie w sumie zastanawiać. I czy odbyłaś jakąś rozmowę, nie wiem, z kimś z Urzędu Miasta, czy z kimś, kto mógłby w jakiś sposób decydować o tym, albo czy w ogóle ktoś z osób takich, którym mają jakikolwiek pomysł na taką działalność jak twoją, jaki był ich odzew na to wszystko? Tutaj był odzew. Obcy. Ja mam trochę obawę, bo głosować w budżecie obywatelskim mogą osoby powyżej 18 roku życia, a to już niestety jest, zbliżamy się do górnej granicy właśnie tego targetu, więc ja nie wiem jak to wyjdzie, ja przyznam szczerze, że teraz niedawno, bo 27 września zamykałam ten swój projekt prezentacją w kapitule konkursu w Łodzi i bardzo dużo siły i energii musiałam włożyć w tą prezentację i też tak w sumie podeszłam do sprawy po macoszemu, więc biję się w pierś. Natomiast no, z tego, co tam udało mi się, no wiadomo, najbliżsi gdzieś tam rozsyłają, gdzieś promują, aczkolwiek na przykład jak ze strony mojej mamy, ja mam ogromne wsparcie. Tak, wiem, że to były głosy oddane na mnie, a nie na ten. Ja tak jak mówię, ja liczę się z tym, że o tym jeszcze dużo trzeba mówić, żeby to nie przestało być obce. Bo żeby opowiedzieć o tym projekcie, to przede wszystkim już się takie projekty muszą pojawiać. I to jest jakby
podstawa w ogóle, żeby ludzie mogli z tego skorzystać i o tym dopiero dalej mówić. Jak myślisz, możesz podawać konkretne lata, możesz powiedzieć mniej więcej, jak uważasz, albo możemy to zmierzyć przepłyniętą Wisłą. Ile musi jeszcze minąć czasu, żeby w Polsce ludzie oswoili się z tematem lub po prostu jaki masz pomysł na promowanie takich inicjatyw? Powiem szczerze, że tutaj bardzo dużo rzeczy opiera się na pieniądzach. Jeżeli na przykład z łódzkiego konkursu wyjdę z jakimiś kontaktami i łatwiej będzie mi dotrzeć do mojego klienta, bo moim klientem wbrew pozorom nie są młodzi ludzie, tak? Tylko właściciele takich przestrzeni jakichś lifestyle'owych. Więc jeżeli uda mi się do takiego klienta dotrzeć i jego przekonać, to czas promocji tego Infinity Roomu czy innych selfie spotów nam się bardzo skróci. I to nawet tak liczę, że gdzieś około 4 miesięcy, jak już zacznie się o tym mówić. Natomiast jeżeli ja jakby bez kontaktów będę musiała sama tą sieć sobie budować, to może to być nawet 3 lata. Czyli te 3 lata, o których wspomniałaś, są takim realnym czasem. To nie było na potrzeby wywiadu mówione przez ciebie. Nie, to jest realny czas. Nie, bo tak jak wspomniałem ci przed wejściem jakby na wizję, na antenę, ja będę cię pytał o pewne rzeczy od A do Z, bo muszę przypuszczać, myślę, że tak z dozą prawdopodobieństwa około 100%, że też osoby, które będą nas oglądać, też nie będą znały pewnych pojęć i jak to działa po prostu. Także tak to wygląda. Zapytam cię jeszcze lokalnie o Wrocławiu, Kaniu. Czy gdzieś w twoich zmysłach projektowania jest jakiś lokal, który by już gdzieś w twoich szkicach się pojawił, gdzie by mogło coś się pojawić twojego? Ogólnie rzecz biorąc, to ja pracuję też na własnej działalności, bo prowadzę biuro architektoniczne. I pozwoliłam sobie przeprowadzić teraz we Wrocławku taki mały test. Jako że dostałam zlecenie na kolejny kebab we Wrocławku, stwierdziliśmy, jak go marketingowo podkręcić, żeby to, poza tym, że jest kolejną restauracją kebab, żeby była... Chyba, że nie wejdę tutaj w słowo. No właśnie, mamy do czynienia z lokalem, którego jest pełno w całym mieście, nie tylko w centrum. Jak ten lokal wyróżnia Ania i jak go wyróżnić? To będzie w ogóle do sprawdzenia przez każdego mieszkańca Wrocławka, jak już lokal właściciele otworzą. Natomiast pozwoliłam sobie na wprowadzenie właśnie takiego miejsca tylko do robienia selfie. I to będą po prostu lustra, w których ludzie będą mogli się z tymi kebabami fotografować. I zobaczymy, jak społeczeństwo wrocławskie reaguje na tego typu propozycje. Stricte dla restauracji jest to no właśnie poznawanie bazy klientów, jeżeli oni później będą te zdjęcia publikować. Wiadomo, można sobie wtedy tą krzywą wartości klienta spokojnie opracowywać. I to jest ogromna wartość dodana dla takiej firmy. Natomiast dla mnie jest to o tyle ważne, bo ja mam jakby tu na miejscu dowód na to, czy to się rzeczywiście sprawdzi. Bo wiadomo, statystyka mówi jedno, a rzeczywistość może nam powiedzieć coś zupełnie innego, więc bardzo się cieszę, że tu będę miała coś takiego, co będę mogła. Przepraszam, że tak pokasuję, ale niestety jestem jeszcze troszkę przeziębiony, ale słucham za to uważnie, co mówisz, bo teraz zastanawiam się, zobacz, jaka może być reakcja ludzi, którzy przychodzą zjeść sobie kebaba i oni się odbijają w tych lustrach. Albo czy oni mogą się czuć nieswojo? Znaczy one nie są budowane, ulokowanie tych luster nie jest tak, żeby każdy widział siebie w odbiciu lustra. To są tylko dwie strefy w zasadzie. Okay. Jedna jest na pewnej wysokości od ramion w górę, druga jest tylko przy barze i też w zasadzie jest zwrócona do pustej ściany, więc to jest, o to też nam chodziło, żeby to był wybór, a nie przymus. No, bezapelacyjnie. Powiedz mi jeszcze tak z czystej ciekawości też marketingowej, ale też z tego względu, że ty się tym zajmujesz, to osoby odezwały się same do ciebie, czy ty wysłałaś ofertę? Nie, same się odezwały.
Czyli... Znaczy to z polecenia było zlecenie. Okej, okay. Takie też są potrzebne rzeczy. No dobrze, Aniu, czekamy na rozwiązanie jakby tematu budżetu obywatelskiego. W jaką stronę zostanie wybór jakby podjęty, no to musimy jeszcze chwilkę poczekać. Ja jeszcze tak chciałem trochę prywatnie Cię podpytać, bo znamy się już prawie chyba, nie wiem, 10 albo 12 lat. Powiedz mi, kiedy pojawił się u Ciebie pomysł, że akurat nie będę rockmanką, nie będę pisała książek, nie będę aktorką, a będę się zajmowała takimi rzeczami jak teraz. Ja w ogóle, ja całe życie mam kierunkowane na sztukę, bo ja i liceum plastyczne tu we Wrocławku kończyłam, na studia poszłam architektoniczne, bo stwierdziłam, że jednak taka sztuka sensu stricte to jest dla ludzi, którzy naprawdę dużo emocji potrafią włożyć w malowanie obrazów. Mnie gdzieś tam niestety, zawsze byłam bardziej techniczna w tym wszystkim, więc ten wybór architektury był dla mnie takim wyborem dosyć oczywistym. No i jak to w życiu bywa? No, studia skończyłam, wróciłam do Włocławka, otworzyłam swoją działalność architektoniczną. Trochę artystyczną. Artystyczną, oczywiście. W sensie. Zaczęło mi gdzieś tam w tym wszystkim znowu brakować, że jednak chyba tej sztuki bym chciała trochę więcej, ale nie chcę wychodzić jakby poza kanwy tego, na czym się znam, tego, co lubię. Więc wielokrotnie wysyłałam jakieś oferty na artystyczne rozwiązania wnętrz mieszkalnych, żeby jakieś tam odważniejsze te wnętrza projektować, ale znowu wracamy do punktu wyjścia, że szukanie klienta od podstaw jest bardzo trudne. No więc zaczęłam gdzieś tam kombinować i natrafiłam w, bodajże to był jakiś Business Insider, który mówił właśnie o tym rosnącym trendzie selfie i o tym, że w Stanach Zjednoczonych już takie muzeum powstało. No i ja tak mówię, no świetnie, no jak ja bym chciała coś takiego zrobić w Polsce, nie? No ale jakby przyszedł czas na obliczenie sił na zamiary, tak? I, no i się okazało, że no nie mam kapitału, który pozwoliłby mi na stworzenie czegoś w takiej skali. Więc zaczęłam szukać pomocy, zaczęłam szukać sposobów finansowania i tak jak na przykład dotacje z Unii Europejskiej kompletnie nie współgrały z moją propozycją, pomimo że no jest to po prostu innowacyjne, tak? Nawet ciężko się do tego odnieść, w jakie kanwy, jakiej tematyki to wrzucić, żeby coś z tym działać, nie? No i sytuacja w ogóle taka dosyć zabawna, bo jak szukałam w internecie właśnie tych sposobów i promocji, marketingu, finansowania, natrafiłam na konkurs Młodzi w Łodzi i wyświetliła mi się strona główna i do zamknięcia konkursu pozostało 5 godzin. No więc w pierwszej chwili zamknęłam kartę i stwierdziłam, że przecież ja w 5 godzin się nie przygotuję, nie zrobię biznesplanu na to. No i odłożyłam laptopa, usiadłam na kanapie, odpaliłam telefon i weszłam na Facebooka. No właśnie, więc jak, to jest pierwszy plan, tak, który robi człowiek. Więc jak weszłam na tego Facebooka i zaczęłam scrollować tą stronę główną, to stwierdziłam, że no i tracę czas, tak? Że siedzę na kanapie, nic nie robię, a spróbować nie zaszkodzi. No więc otworzyłam z powrotem tego laptopa, piszę na szybko ten biznesplan, przygotowuję prezentację, którą tam organizatorzy ode mnie wymagali jako żeby zaprezentować ten swój pomysł. Wysłałam zgłoszenie jeszcze przed zamknięciem, no i czekałam w zasadzie nawet nie czekałam na wyniki, bo to było tak, że wysłałam, spróbowałam, okej, zobaczymy. No i później dostaję maila, że gratulujemy, dostała się pani do drugiego etapu. No i tak bawi mnie to, że jakby taka historia jest z tym związana, że czasami wolimy usiąść na kanapie i oddać się temu, co jest nam codzienne, co jest dla nas nieobce, niż gdzieś tam zaryzykować. Ale się udało. Bardzo dużo wyniosłam z tego konkursu, bo to była cała opieka mentoringowa i moją mentorką jest Monika Sońta, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, bo bardzo dużo pomogła mi usystematyzować tej wiedzy i gdzie uderzać i jak uderzać. Więc plan w ogóle jest taki, że cały czas to muzeum selfie w Polsce jest na tapecie. Natomiast w pierwszej kolejności właśnie chciałabym promować te selfie spoty na zasadzie projektów wykonawczych dla jakichś na przykład centrów handlowych, gdzie by to mogło po prostu stać
żebyśmy mogli obserwować, zobaczyć, jak to się przyjmie, nie? Szczególnie, że teraz w ogóle tak odniosę się do artykułu na stronie internetowej Forsal. Była taka wzmianka o tym, że drugiej Galerii Młociny nie będzie, a Galeria Młociny jakby wyczerpuje wszystkie potrzeby konsumenckie i brakuje już pomysłów, nie? Formuła się po prostu wyczerpała i ludzie nie wiedzą, jak jeszcze mają zapełnić rynek czymś nowym, bo... No i tutaj stwierdziłam, to przecież z odpowiedzią jestem ja, tak? Że nie dość, że mogę ten rynek jeszcze dodatkowo urozmaicić, mogę w to włożyć ogromne jakieś tam pokłady wydarzeń właśnie kulturalnych, mogę tym samym promować tą całą swoją ideę. No i do tego uatrakcyjniamy te przestrzenie, które już i tak wydają się atrakcyjne, już i tak mamy wrażenie, że nic więcej z tego nie będzie. No proszę, to teraz mnie zaskoczyłaś końcową wypowiedzią, ponieważ rozumiem, że coś w tym kierunku pani Anna będzie robić również. Oczywiście, że bardzo się cieszę. Anio, w międzyczasie twojej wypowiedzi w sumie zahaczyłaś o dwie rzeczy, które chciałabym jeszcze ja z sobą porozmawiać. Pierwsza rzecz to jest właśnie kwestie dotacji unijnych na podobne projekty. Przecież Unia jest takim pierwowzorem państw zachodnich, które postanowiły kiedyś zjednoczyć się dla dobra ogółu, tak to się fajnie nazywa. Wspólna waluta, wspólne jakieś decyzje w parlamencie. Czyli ten Zachód powinien tutaj też przyjść w tych elementach kulturalnych sztuki. Co się tutaj dzieje, że... Znaczy ja byłam na Bechiego, bo stwierdziłam, że osobiście pojadę i porozmawiam z kimś, kto się na tym zna, żeby mi coś tam podpowiedział. To jedyne, co mi pani zaproponowała, to jest pożyczka. To było wszystko? Tak. To znaczy, jeżeli jakby prowadziłabym jakieś badania naukowe, to otrzymać dotację unijną podobno jest łatwiej. Natomiast no, pożyczka, wiadomo, że to są zupełnie inne warunki, a przy startupie takiego ryzyka nie jestem w stanie zagwarantować, że ta pożyczka zostanie. No nie byłabyś w stanie na pewno. Dziwi mnie tylko to, że po prostu to jest jedyne rozwiązanie, które było w tym przypadku i to jest trochę przykre. Aniu, ostatnia rzecz, którą muszę tutaj zadać, bo jesteśmy w portalu WEC.pl, lepsza strona Wrocławka. Ania Stachowiak w pewnym momencie postanowiła wrócić do Wrocławka i realizować swoje projekty. A ja zadam pytanie, jeżeli ono nie będzie jakieś maksymalnie osobiste, to chętnie posłucham na nie odpowiedzi. Dlaczego akurat wróciłeś do Wrocławka? Przecież w innym mieście mam wrażenie, że byłoby ci po prostu zwyczajnie łatwiej. A ja mam na to pytanie bardzo patriotyczną odpowiedź. Okej. Ogólnie rzecz biorąc, tak się odniosę trochę anegdotą, jak mieliśmy targowe Śródmieście we Wrocławku i szłam tą ulicą 3 maja i byłam po prostu przerażona. Ulica o tak ogromnym potencjale. O ogromnym potencjale w ogóle, jeżeli chodzi o zarobki, o wszystko. A tam lokal na lokalu, pozamykane, w strzępach, wygląda to strasznie. Ja kiedyś sobie powiedziałam, że kurczę, a jakby tak mi się udało w ten Włocławek gdzieś tam włożyć następnego nowego ducha i coś, żeby odtwarzać, nie? Natomiast wiadomo, no to nie jest kwestia tylko marzeń, bo to jest też wieloletnia praca i współpraca i chęć naszych władz, bo to przecież o to chodzi. No oczywiście, że tak. To oni rozdają karty. Dokładnie. Dosłownie. Natomiast chciałabym kiedyś jakby dołożyć cegiełkę do tego, żeby we Wrocławku coś z powrotem zaczęło normalnie, znaczy tak jak w dużych miastach funkcjonować. No tak, no ja przepraszam, że trochę tak zaśmiałem, ale ulica 3 Maja jest fenomenalna skalę ogólnopolską, bo myślę, że jeżeli w innym mieście jakimkolwiek byłaby ulica z takim potencjałem, zwana Stalówką, może jakoś tak u nas tego nie widać za bardzo, no ale jednak, to każdej władzy myślę, że był to jeden z postulatów, który by to musiał po prostu zmienić, no ale u nas... Cieszę się, że wierzysz tą lepszą stronę Wrocławka i cieszę się, że mogliśmy o tym porozmawiać. Myślę, że jeszcze nieraz będziemy mogli na różnych tematach sobie i płaszczyznach podjąć trudne tematy dla Wrocławka i dla świata kultury.
Moim Państwa gościem była Anna Stachowiak. Czekaj, będę wyliczał. Przedsiębiorca, no jak, w jakiś sposób menadżerka również, bo świetnie się porusza w tematach biznesowych. No ale też oddana kulturze i patriotka wrocławska, z którą mogłem porozmawiać dla Was na kulturalnym rozkładzie jazdy na portalu wrc.pl. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję. No i gra. To się...